Szaklina Skowrońska i Bartosz Łyżwiński. Dzień dobry Państwu. Kolejne spotkanie w telewizji w Polsce, w Centrum Wydarzeń. Zaczynamy od najnowszych wyników sondażu dotyczącego sejmików. W wyborach do sejmików największe poparcie zyskałoby Prawo i Sprawiedliwość, na które w skali kraju chce zagłosować 29,4% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,4%. Na trzecią drogę, czyli Sojusz Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, chce zagłosować 10,5% badanych. Lewica otrzymałaby ponad prawie 8,5% poparcie, a Konfederacja wraz z bezpartyjnymi samorządowcami 7,5%. I to oczywiście badanie United Service na zlecenie wirtualnej Polski. Jeszcze o frekwencji powiedzmy, bo to też ciekawe. W pierwszej turze wyniosłaby według tego badania 63,7%, 32,6% ankietowanych nie chce wziąć udziału w wyborach, no a prawie 4% jeszcze nie zdecydowało, czy pójdzie wrzucić kartę do głosowania do urny wyborczej, czy też nie. Czyli sporo niższa frekwencja w kontekście ostatnich wyborów, wyborów parlamentarnych, choć oczywiście ciekawe, jeszcze... jak wiarygodnie zagłosują. Bardzo może ciekawe. Będzie na pewno pizza. Na pewno to sprawdzimy w poniedziałkowy poranek po pierwszej turze wyborów. Natomiast oczywiście niezmiennie zachęcamy Państwa już teraz do wzięcia udziału w głosowaniu, no bo to już niedużo czasu zostało do tego, aby taką decyzję, komu powierzymy los naszych małych ojczyzn, podjąć. I jeszcze jedna ważna informacje, jak już mówimy, prawda, o samorządach, spore wyzwanie dla samorządu warszawskiego, bowiem jutro, tak przynajmniej donosi Rzeczpospolita, w Warszawie ma odbyć się protest taksówkarzy, którzy domagają się urealnienia, jak to mówią, stawek. Są bardzo niezadowoleni z faktu, że ta stawka za kilometr jest ta sama, jak pisze Rzeczpospolita, od 22 lat. Zobaczymy, jak na ten protest zareaguje Rada Miasta i jak zareaguje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jeśli znajdzie oczywiście czas w swoich kampanijnych obowiązkach, żeby podjąć jakąś decyzję i już zareagować. A my teraz tą taksówką robimy skręt w stronę tematów, można powiedzieć, międzynarodowych i związanych z sytuacją geopolityczną. Wracamy do sprawy rosyjskiej rakiety, która wleciała w polską przestrzeń powietrzną. 39 sekund miała ta rakieta w polskiej przestrzeni powietrznej przebywać. Ambasador Rosji został wezwany do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu wyjaśnienia tej sytuacji, ale na miejsce się nie stawił, co szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz określił jako, tu cytat, wyraz pogardy. Wyraz pogardy i nie możemy obok tego przechodzić obojętnie. Nie pierwszy raz mamy do czynienia z złamaniem i prawa, i standardów międzynarodowych. Prawo zostało złamane poprzez przekroczenie, naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, a standardy związane z relacjami dyplomatycznymi, czasem trudnymi, jeżeli jest wezwanie związane z notą, którą należy wręczyć, protestacyjną notą stanowiącą o stanowisku polskiego rządu, że nie ma zgody na coś takiego. Jest oczywiście naruszeniem tych dwóch porządków i będziemy podejmować kolejne decyzje. Nadal nierozwiązana jest też sprawa obsadzenia placówek dyplomatycznych, bo przypomnijmy, że obecna władza chce dokonać zmian i wymienić 50 ambasadorów. Nie ma na to zgody prezydenta Andrzeja Dudy, który zgodnie z konstytucją taką zgodę wyrazić musi. No i jak na razie sytuacja wydaje się patowa. Odniósł się do tego polityk koalicji rządzącej Paweł Kowal. Ja bym chciał przypomnieć ambasadorowi Andrzejewowi, że jest dyplomatą i że od dłuższego czasu to, co on robi, to jest hucpa, a nie uprawianie dyplomacji. Po tym zachowaniu ambasadora Andrzejewa, który zignorował, impertynencko nie przyszedł na wezwanie, powie, to już jest czas na wydalenie ambasadora Rosji z Polski. Minister Sikorski ma na to plan. To jest rola ministra spraw zagranicznych. Nie będziemy tu pomagali ambasadorowi Andrzejewowi i... Ale możemy pomóc wspólnie ministrowi Sikorskiemu. Myślę, że on sobie z tym świetnie radzi, natomiast ja nie jestem od tego, żeby pomagać Andrzejewowi i mówić, jaka będzie nasza reakcja.
No tutaj Paweł Kowal oczywiście odniósł się do sprawy, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli do sytuacji, w której rosyjski ambasador nie stawił się w polskim MSZ-cie mimo wezwania ze strony polskich władz, i też oczywiście ten temat dzisiaj będziemy o poranku poruszać, analizować, zastanawiać się, co rząd w tej sytuacji może zrobić. A teraz ale już temat, nasz gość. Ale temat ambasadorów, polskich ambasadorów w kontekście także i rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą będzie na pewno wracał, a teraz faktycznie nasz gość też w tym temacie, też w tematach międzynarodowych. Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, a więc sprawy związane z obsadą placówek dyplomatycznych mu nie obce. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu. No właśnie, wychodząc od sprawy związanej z rosyjską rakietą, która przez 39 sekund na terenie Rzeczpospolitej się znalazła, jak pan minister odbiera fakt tego, że rosyjski ambasador nie stawił się do resortu spraw zagranicznych na wezwanie? Byłaby to bodajże, o ile się nie mylę, jego 10. wizyta w polskim MSZ-cie. Wy także wielokrotnie przy różnych sytuacjach rosyjskiego ambasadora o wyjaśnienia prosiliście. Rzeczywiście ambasador Andrzejew był wzywany wielokrotnie. Te rozmowy z nim były bardzo specyficzne, dlatego że on nawet jak przychodził, no to zachowywał się w sposób daleki od kanonów dyplomacji. Natomiast samo wezwanie ambasadora jest tak naprawdę pewnego rodzaju skutkiem tych wydarzeń, do których doszło, i myślę, że warto się przede wszystkim skupić na ocenie sytuacji, która miała miejsce. Bo trzeba przypomnieć, że w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy tego typu incydenty się zdarzały, to ówczesna opozycja z Platformy, PSL-u, Polski 250 biła na alarm, wzywała do dymisji ministra obrony, wzywała do jakichś radykalnych działań, jeśli chodzi o system dowodzenia naszym wojskiem. Dzisiaj mamy taką sytuację, że wypowiada się w mediach doradca ministra obrony, pan generał Mieczysław Bieniek, i on mówi, że w zasadzie ta rakieta to nawet mogła być zestrzelona, że byli wszyscy tego świadomi, ale z jakiegoś powodu jej nie zestrzelili. No, zastanawiamy się trochę, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Ja zresztą zwróciłem się z zapytaniem do ministra obrony w tej sprawie, no bo skoro jego doradca publicznie takie rzeczy opowiada, jak rozumiem, nie jest to objęte jakąkolwiek klauzulą tajności, to znaczy, że ktoś podjął świadomą decyzję, żeby tej rakiety nie zestrzelić. Pytanie dlaczego, bo tu nie chodzi o to, że ja teraz chcę tę decyzję krytykować, być może ona była uzasadniona, ale generalnie jest tak, że jeżeli obce statki powietrzne, pociski są wykrywane w naszej przestrzeni powietrznej i da się je unieszkodliwić, to zwykle tego typu decyzja powinna być podjęta. Więc jestem ciekawy bardzo, jak minister obrony będzie to przedstawiał, bo pamiętam, że w momencie, kiedy to się pojawiało jeszcze właśnie w 2023 roku, to wtedy były natychmiastowe wezwania do dymisji ministra Błaszczaka. No, bardzo radykalne, daleko stawiane tezy były. Ja takich tez dzisiaj nie stawiam, bo uważam, że sprawa bezpieczeństwa nie powinna być nadużywana do walki politycznej. Ale chciałbym, żeby pan minister obrony, wicepremier Kosiniak-Kamysz skupił się przede wszystkim na wyjaśnieniu, co tak naprawdę się stało i dlaczego takie, a nie inne decyzje zostały podjęte. No rzeczywiście wszyscy pamiętamy te konferencje prasowe i te takie bardzo buńczuczne tezy, że dlaczego nie zestrzelona, że przecież siły powietrzne, że wojsko, że nikt nic nie robił, ale też podobne tezy były w momencie, gdy ambasador wzywany był rosyjski do polskiego MSZ-u, że oczekiwano jakiejś takiej no bardzo stanowczej reakcji polskiego rządu. Tak za bardzo nie wiadomo było w zasadzie, o jaką reakcję chodzi, no ale takie oczekiwania były. I tutaj tym razem jest też tak, że Andrzejew nie przyszedł, i też teraz moglibyście państwo podobne tezy i żądania wysuwać, że dlaczego rząd nic nie robi, że pozwala lekceważyć się stronie rosyjskiej. Ale tak studząc to wszystko, co teraz powinno się wydarzyć? Jakie kroki może podjąć polski rząd? Najważniejsze jest bezpieczeństwo. To, co dzieje się na niwie dyplomatycznej, jest pewnego rodzaju narzędziem do osiągnięcia celu, jakim jest bezpieczeństwo Polski. I tutaj przede wszystkim potrzebna jest aktywna dyplomacja, aktywna i asertywna na kierunku europejskim. Bo jaką mamy dzisiaj sytuację? Z jednej strony słyszymy ze strony Donalda Tuska czy Radosława Sikorskiego
że oni robią wszystko, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo. Rozmawiają, byli w Stanach Zjednoczonych, w Berlinie, w Paryżu, tylko te rozmowy to są trochę rozmowy no, z tymi, którzy są już przekonani, a z tymi, którzy są nieprzekonani, oni albo nie rozmawiają, albo rozmawiają bardzo łagodnie. Zwracam uwagę na Niemcy. Niemcy mają możliwość przekazania do walki z rosyjską agresją, przekazania Ukrainie tych sterowanych pocisków Taurus. To jest broń, która może Ukrainie pomóc odeprzeć rosyjską agresję, może powstrzymać Rosję przed wygraniem tej wojny. Ale Niemcy tego nie robią. Podjęli taką świadomą polityczną decyzję. I teraz, czy Donald Tusk, czy Radosław Sikorski, bardzo chętni do ostrego krytykowania na przykład Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, czy Węgier, na Twitterze bardzo różne, bardzo ostre tezy. Czy którykolwiek z nich, choć jednym słowem, wezwał kanclerza Scholza do zmiany tej prorosyjskiej decyzji? Ja o to ich pytam od 2 tygodni. Wysłałem w tej sprawie interpelację, cały czas nie mam odpowiedzi. Będziemy o to pytali, bo przypominam, że kiedy rozpoczęła się inwazja rosyjska, to taką właśnie my prowadziliśmy politykę. Wobec Niemiec bardzo ostro stawialiśmy nasze oczekiwania. Niektórzy mówili, że to jest niedyplomatyczne, ale trzeba tak było działać i to okazało się skuteczne, bo to Polska doprowadziła do tego, że Niemcy zmieniły swoją postawę. Rząd Mateusza Morawieckiego to jest jedna z naszych największych zasług w polityce zagranicznej. Panie ministrze, to teraz inny polski głos na arenie międzynarodowej, choć w zagranicznych mediach. Profesor Tomasz Grodzki dla jednego z zagranicznych mediów. Zobaczmy tę wypowiedź za chwilę. Poprosimy pana o krótki komentarz już na koniec. Grodzki twierdził, że w ten sam sposób okres komunistyczny stworzył sposób myślenia, który został określony jako homo sovieticus, w 8 lat PiS stworzyło homo pisicus w Polsce. Musimy wykorzenić to krok po kroku, inną narracją w mediach publicznych. Z pewnością będzie potrzebne pokolenie, aby to wykorzenić, ale rozpoczęliśmy pracę już pierwszego dnia. No właśnie, jak takie wypowiedzi świadczą o Polsce? No, świadczą przede wszystkim o panu Grodzkim. Ta niebywała pogarda. Ja myślę, że trochę może być tak, że jemu to poczucie ulgi, że już dzisiaj nic mu nie grozi, bo prokuratura jest kontrolowana przez jego kolegę z rządu, pana Bodnara. Wycofali ten wniosek o uchylenie mu immunitetu, więc on prawdopodobnie w poczuciu tej bezkarności pofolgował sobie i powiedział, co tak naprawdę o nas myśli, o ludziach, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość. To pogardliwe określenie homo pisicus, to pogardliwe i pełne nienawiści stwierdzenie, że tak naprawdę, jak on to mówi, należy to wykorzenić, wyplenić, wytępić, wyeliminować. No to jest sposób myślenia typowy dla takiego umysłu totalnego, który jak tylko się ktoś z nim nie zgadza, to natychmiast chce tego zakazać, a swojego przeciwnika usunąć z życia publicznego. Myślę, że taka pogarda i nienawiść, to co wyniosło Platformę do władzy, że to w tym przypadku się zemści, dlatego że pan Grodzki prawdopodobnie liczył na to, że ta wypowiedź na rynek zewnętrzny, że ona może przejdzie w Polsce niezauważona. Otóż nie, ja wczoraj ją ujawniłem na Twitterze, w mediach społecznościowych i zachęcam do tego, żeby przekazywać tą informację jak najszerzej, bo warto, żeby ludzie wiedzieli, co pan były marszałek Senatu Tomasz Grodzki, chroniący się za immunitetem, sądzi o 8 co najmniej milionach Polaków. A za tę rozmowę i ten komentarz bardzo serdecznie dziękujemy. Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. A ten dzień będzie pełen emocji i wyczekiwania. Mecz będziesz oglądać? Staram się wytrzymać emocjonalnie ten pojedynek. No jak mam nie oglądać? Rzeczywiście, że będę oglądać. Jest już skład? Trener, to chyba ty powinieneś selekcjoner lepiej wiedzieć, bo ty jesteś tutaj specjalistą piłkarskim. Śledzisz specjalistą nie, ale może kibicem bardziej, tak? Selekcjoner Michał Probierz ogłosi już skład na wieczorny mecz Polski z Walią. To jest właśnie skład naszej kadry. Zachęcamy też, by
zajrzeć na stronę Polskiego Związku Piłki Nożnej, Łączy Nas Piłka, dokładnie. Na Twitter, i ten skład już tam jest, można sobie go prześledzić, przeanalizować, zastanowić się, czy odpowiada to naszym oczekiwaniom, czy też nie. No ale najważniejsze jest oczywiście wieczorne zwycięstwo, w co wierzymy, będziemy kibicować i dopingować biało-czerwonych. Lewandowski jest, będzie dobrze, proszę państwa, to będzie piękny dzień, mamy wiosnę, a my zachęcamy państwa do tego, żeby dalszą część tego dnia, przynajmniej do godziny 11, ale także i później oczywiście spędzać z telewizją w Polsce. Do zobaczenia, już za moment wracamy do państwa.